Na YouTubie działam w zaokrągleniu 1,5 roku, na 3 kanałach, ponad 100 000 subskrypcji, niedużo, ale jakaś tam widownia jest i wiele rzeczy ciekawych zauważyłem, nawet nie w samym funkcjonowaniu tego serwisu, ale w ludziach, którzy z niego korzystają, i podzielę się z wami tymi rzeczami. Punkt 10 tyczy się widzów, a mianowicie widownia ma problem ze słuchaniem, ze zrozumieniem. Nie wiem, z czego to wynika, pewnie z wieku. W szkole swego czasu bardzo kładło się nacisk na czytanie ze zrozumieniem. Dziś problem jest w słuchaniu ze zrozumieniem, czy oglądaniu ze zrozumieniem. Mówię coś wprost, ale ktoś albo to kompletnie olewa, albo tego nie rozumie. Podam wam przykład, ok? Miesiąc temu pojawił się odcinek 10 najgłupszych ras psów, który zaczyna się tak. To nie ja wymyśliłem, że psy są głupie, tylko teoria pana Stanleya Korena. Opracował on sposób obliczania psiego IQ i przeanalizował ponad 100 raz. Wyszło mu, że najmądrzejszy jest Border Collie, a popatrzmy na te, które wyszły według jego teorii za najgłupsze. No i pamiętajcie, to tylko obliczenia, więc luz, bez paniki, nie ma co się stresować. I jakie komentarze się pojawiają? Takie. No i powiedzcie mi, że ci ludzie wysłuchali mnie. Kibice, a nawet kibole, robią materiał piłkarski, który dotyczy piłki nożnej i zaczynają się wyzwiska w komentarzach. No okej, norma. To jeszcze zrozumiem, ale najbardziej mnie bawi, kiedy zaczynają mnie wyzywać, że jestem piknikiem i się nie znam na piłce, bo nie potrafię dostrzec piękna i sensu w okładaniu się na stadionie. No jakoś nie potrafię, a rywalizacja dla mnie jest sportowa na boisku, jak i ta na trybunach, ale kluczowe jest, żeby zachować zdrowy rozsądek, bo wszelkie incydenty dodają smaczku czy napięcia, o ile to są incydenty, a nie wiocha na cały kraj, jak w przypadku Legii niedawno. Ponadto kim jest piknik? To ktoś, kto przychodzi obejrzeć mecz. I czy to jest złe? No wręcz przeciwnie, mi się marzy na stadionach piłkarskich taka atmosfera, jaka jest na stadionach futbolowych w Stanach. O, to byłoby coś. Lemingi. Czym jest leming? Jest to plemię gryzoni z podrodziny karczowników. No ale oczywiście lemingi nie piszą komentarzy, piszą je ludzie, których nazywamy lemingami. W masowej kulturze w odniesieniu do lemingów funkcjonuje określenie masowe samobójstwo. Mit pojawił się wiele wieków temu w Skandynawii, gdzie w ten sposób starano się wyjaśnić nagłe zmiany liczebności populacji. Ponoć jak jeden leming zeskoczył z urwiska, wszystkie skakały za nim, zabijając się i nie myśląc, czy to ma sens. Oczywiście udowodniono to, że z tymi samobójcami to jedynie mit, ale określenie pozostało. A jak wyglądają takie lemingi na YouTubie? Jedna osoba napisze komentarz i nagle milion go powtarza. Na przykład jedna osoba mówi: ej, to jest niebieskie, a pod spodem 20 komentarzy: tak, to jest niebieskie, ale tam jest niebieskie. I o ile zrobię błąd, to faktycznie jest to zrozumiałe. To, że jedna osoba coś napisze, inne to powtórzą, to już nie rozumiem, że gdy nie zrobię tego błędu, jedna osoba zwróci bezmyślnie na coś uwagę i nagle 20-30 osób to bezmyślnie również powtarza. To są właśnie takie lemingi. Albo debile, no nie wiem. Dowód 10 bitw. Zmieniłem w końcu tytuł na bitew, ale było 10 bitw. I komentarz: bitew, a nie bitw. Choć cholera jak byk stoi w słowniku języka polskiego, że bitw to forma prawidłowa, ale nikt tego nie sprawdził, tylko wszyscy automatycznie dołączali do grona lemingów, powtarzając za tą pierwszą osobą. Mędrcy. Pewnie wiecie, kogo chodzi. Są to autorzy długich wylewów, najczęściej dotyczących podatków, broni bądź służby zdrowia. Swoje wypociny popierają oczywiście cytatami takich znakomitych umysłów jak Janusz Korwin-Mikke czy Stonoga i porównują karabin maszynowy do basenu albo granat ręczny do siekiery. Oczywiście też znają rozwiązania wszelkich problemów. Bezrobocie? Żaden problem. Głód na świecie? Załatwiliby to w 5 minut. Lek na raka? Mają go w szufladzie. Sami go zrobili z ołówka i plasteliny. Tacy są mocni. A ważne wydarzenia historyczne? Oczywiście Piłsudski chciał sojuszu z Hitlerem, Amerykanie sami sobie wysadzili WTC, a szczepionki zabijają, bo tak mówi wódz, największy Führer Jerzy Zięba. Jaki jest jednak problem? Wszystkie teorie, które oni obalają swoimi wielkimi umysłami, dawno zostały udowodnione naukowo, ale kogo to obchodzi? Za oknem jest prawdziwy świat, a tutaj jest internet, a w internecie nawet wysadzenie własnych wieżowców jest możliwe. No bo kto nam zabroni tak mówić? polityczne wojny i to się tyczy historii. Ludzie są ograniczeni. Mam nadzieję, że tylko na YouTubie, bo jak tak wygląda cały nasz naród, no to jesteśmy skazani na wymarcie. Najwyższą wartością dla użytkownika, o którym mówię, jest polityka. Nieważne jest nic innego. Nieważne, że ktoś jest Polakiem, że ktoś jest z tego samego wyznania. Nieważne, że ktoś w 95% myśli tak samo. Nieważne nawet, że jest dobrym człowiekiem. Jeśli, dajmy na to, ktoś popiera Izrael, a nie Arabię Saudyjską, ktoś twierdzi, że socjal jest potrzebny, albo nie daj Boże, tego obrzydliwego socjalistę Piłsudskiego uznaje za bohatera, to już jest przekreślony i trzeba go zamknąć w obozie koncentracyjnym. A w ogóle Hitler był spoko, bo mordował Żydów i tych lewackich Polaczków. Tak myślą ludzie. I nieważne, że ktoś chciał pokoju, że chciał wolności Polski, że był Polakiem. Może rządzić u nas Hiszpan, Niemiec albo Czech, byleby miał takie same poglądy. Tyle jest wart nasz współczesny patriotyzm, niestety. Teorie spiskowe. Rozwinę ten temat za chwilę, ale nie wybaczyłbym sobie, gdybym nie dał oddzielnego punktu. Jest dość dużo osób, dla których historia, nauka czy polityka nie ma żadnego znaczenia. Liczą się tylko teorie wymyślone przez jakieś losowe osoby. WTC wysadzili Amerykanie, kosmici zbudowali piramidy, a szczepionki zabijają. Tak właśnie jest. Nie zmyślam. A jak opowiadam o wojnie izraelsko-arabskiej albo o zamachach na Igrzyskach Olimpijskich w Monachium, to ci sami ludzie twierdzą, że to wymysły i nigdy nie miało coś takiego miejsca. No abstrakcja jakaś. Obiektywizm, a raczej pragnienie tego obiektywizmu. Niektórzy ludzie nie przywykli, że ktoś ma odmienne zdanie. Mało tego, jego zdanie jest mniejszością i o tym mówi. Trzeba być obiektywnym. Tak mi non-stop piszą różne osoby w komentarzach. Dupa tam. Ja nie jestem i nigdy nie byłem obiektywny. Zawsze przedstawiałem swoje zdanie i zawsze zachęcam do dyskusji, czego efektem jest m.in. seria Porozmawiajmy. I ja nie mam pojęcia, skąd się wzięła ta cała faza na jakiś obiektywizm, że piszą mi, nie jesteś obiektywny, nie lubię cię, bo nie jesteś obiektywny. Nie jestem, no. Na tym polega ten kanał przecież. Niestety ludzie nie lubią rozmawiać, żyją w masowym społeczeństwie, w którym schematy wyznaczają, jak żyć. O, i masa to kolejny punkt. Masa. Społeczeństwo masowe oczywiście, a nie ten gangster. Przyjęło się, że wszyscy na YouTubie powinni myśleć tak samo. Liniowo. Multi jest super. Korwin to król polityki. To z 2018 roku jest świetnym filmem. A teraz powtarzajcie. Multi jest super. No i tak to działa. A kiedy nagle ktoś mówi, że na przykład film to jest do kitu, to się pojawia zmieszanie. Ale jak to? Przecież wszyscy w internecie non-stop stare to krytykują, a nowe chwalą, a on robi odwrotnie. No to tak można? Nie no, nikt tak nie robi, tak nie można. I się zaczyna lincz. Jasne, niektórzy pisali, że im się podobało i podawali argumenty. Spoko, wolność słowa, każdy ma jakiś gust i każdy ma prawo do dyskusji. Ale nie w społeczeństwie masowym. Inny przykład, One More Light, to najgorszy album Linkin Park, jeden z najgorszych w historii muzyki. Jak to? Przecież to jego pożegnalny album jest wspaniały, a gdyby nasrał na środku pokoju na pożegnanie, to też byłby wspaniały. Linkin Park stworzyło dużo dobrej muzyki, ale One More Light tym nie jest. Błahe przykłady, ale chcę wam pokazać, jak to działa. Są schematy, ma być obiektywnie, muzyka popularna ma być chwalona, duże produkcje filmowe mają być chwalone, manga jest ok, Marvel i DC są super, a jak ktoś powie inaczej, zabić. Tak działają ludzie. Też przytaczam na kanale Inwigilator artykuły z internetu, które kształtują taką masową opinię, choćby o Che Guevarze czy Marilyn Monroe, a później zagłębiam się w dokumenty albo zagraniczne opracowania i udowadniam, że to są bzdury. No ale tak działa internet, niestety. Szeryf internetu. Znacie to określenie? Są to osoby, które są autorytetami na YouTubie. Ja ich nazywam dupolizami dzieci, ale one rządzą tym serwisem i prowadzą takie programiki, w których nawołują, jak YouTube powinien wyglądać, bo przecież oni go stworzyli. Znaczy nie stworzyli, tylko tak mówią. I co jest najzabawniejsze? Promują oni wartości takie dość charakterystyczne dla przedziału 10-12 lat. Wartości dziecięce, za co dostają poklask u publiczności dziecięcej. Żeby było śmieszniej, później tacy działacze społeczni YouTube'a przenoszą się do komentarzy i mam inwazję czasami dzieci. Nie jąkaj się, źle akcentujesz, słabo montujesz, nie umiesz czytać. Super, to zrób, to lepiej. A, zapomniałem, nie potrafisz. Albo mama nie chce ci dać kasy na mikrofon. Okej, nie no, rozumiem takie problemy. Tematy. I to mnie najbardziej boli. Jakie filmy się oglądają? Jacyś celebryci, głupie psy i takie bzdety. Zobaczcie, ile to ma wyświetleń. A w komentarzach, po co robisz takie głupie filmy? To jakiś pudelek, nie możesz zrobić nic wartościowego. A no mogę, ale właśnie takie filmy się oglądają. A na przykład zrobiłem kilka filmów, z których jestem bardzo dumny i są naprawdę świetne. I zobaczcie, jaka jest oglądalność. I to, myślę, jest idealne odniesienie do masy społecznej. Ludzie nie lubią mądrych rzeczy, nudzą się przy nich, ale już głupotki lubią, zajmują się tym mimo, że je krytykują. I tym smutnym akcentem kończymy ten odcinek. Cześć!